Ze mną jest obecny minister, poseł, pan Zbigniew Ziejewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy zdążył się pan już rozgościć w nowej pracy, w nowym ministerstwie? Tak, to jest 1,5 miesiąca pracy. Intensywnie pracujemy, mamy bardzo dużo spółek Skarbu Państwa. Są to spółki strategiczne, między innymi Orlen, KGHM, Grupa Azot, Grupa Krajowa, Grupa Spożywcza. Bardzo dużo mamy pracy i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy te spółki unormujemy, pracę ich ułożymy i będziemy normalnie funkcjonować. A wiadomo, że te spółki, które akurat ja pracuję, mam pod nadzorem, to one bardzo intensywnie wspierają sport, nie tylko ten krajowy, ale także na Warmii i Mazurach. No właśnie, czy nadal będziemy mogli liczyć na tak hojne finansowanie sportu ze spółek Skarbu Państwa? W tej chwili jesteśmy w trakcie analiz, bo dokonujemy walnych zgromadzeń, potrzebujemy wyniki poszczególnych spółek i po dokonaniu tych analiz będziemy widzieli, jakie są wyniki finansowe, też przeznaczymy odpowiednie środki na sport, w tym między innymi na Warmii i Mazurach. No właśnie, możemy już się spodziewać, kto na Warmii i Mazurach dostanie z tych spółek jakieś hojne kontrakty? Powiem tak, będziemy to rozważać, zobaczymy, kto do tej pory otrzymywał, od jakich spółek, dokonamy głębokiej analizy i po tej analizie na pewno nie będą to środki mniejsze, a utrzymamy je, a będziemy zabiegać, żeby tak, żeby one nieco większe. Dziękuję panie ministrze i życzę powodzenia w tej jakże trudnej w tej chwili pracy. Dziękuję bardzo. Pracy jest bardzo dużo. Kończymy ją momentami po 23, ale to jest początek. Mam nadzieję, że to normalizujemy. Wszystko mamy doskonałych, dobranych dyrektorów gabinetów naszych. Także praca jest bardzo ciężka, ale jednocześnie twórcza i pokażemy społeczeństwu, że dajemy tam radę.